Jeszcze kawałek! Jedyna kobieta. Różne są. Ja jestem zwolennikiem płytkowych, mapowych, zwał jak zwał. Jeżeli macie dobry sprzęt i będziecie go szanować, będzie wam służył lata. Ten ma około 23. No mam go mniej więcej od 2000 roku. No. Alpha Cam, przybyłem tutaj nauczyć się pracy z mapą, topografii w terenie. Nie spodziewałem się, że będzie tak trudno. Woda jest polucjowana. Ciężko jest, to chyba mój najcięższy kamp, który przeszedłem. Pierwszy raz chodziłem z plecakiem wojskowym, można powiedzieć pełnym ekwipunkiem, gdzie możemy mieszkać praktycznie parę dni w lesie. Alpha Camp jest bardzo trudne dla mnie, ale się nie poddaję. Mam 71 lat, przyjechałem z Gdańska, jestem w świetnej drużynie. Drużyna, która składa się od najmłodszych do najstarszych, czyli cały rozrzut wiekowy. Najmłodszy ma 17 lat, najstarszy ja 71. Reszta grupy jest podzielona pośrednio. Co jest bardzo ważne, nie tylko w grupie, ale w naszej grupie jest współżycie i każdy dba o każdego. Nikt nie zostawia nikogo z tyłu, z przodu. Zawsze się pytamy, czy wytrzymamy, zrobimy, mobilizujemy. I to jest tylko nie w naszej grupie, ale przez te dwa dni samych wykładów, testów, gdzie pozyskaliśmy mnóstwo wiedzy od fachowców, profesjonalistów i ta wiedza będzie się potwierdzała tutaj, przy naszych podróżach. Nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z takim wydarzeniem, z takim w ogóle wyjazdem tego typu. No i właśnie dlatego, że mój partner się tym interesuje i często właśnie bierze udział w takich wyjazdach, to on zaszczepił we mnie to zainteresowanie i strasznie byłam ciekawa, co jemu się w tym podoba. Dlatego też zdecydowałam się wziąć udział. No, każdy przyjeżdża, niedźwiedź na trasie, co to będzie, jak to przejść trasę, jak spotka się, pytają się nieraz, jak się zachować. No, tak się zachować, jak u kogoś w domu jestem, czyim, no wiadomo, las, zwierzyna tutaj mieszka, to jest ich dom. Byłoby zupełnym bezsensem poddać się na tej końcówce i myślę, że puszczę im nawet muzyczkę, bo żeby ich dopingować. Kilometrów przeszliśmy 7,5 godziny. Wynikało to przede wszystkim z tego, że teren jest bardzo wymagający. Szliśmy po bagnach, szliśmy pod górę, szliśmy w pełnym słońcu. Czekajcie, na co był azymut mu zrobiony? Na to wejście. Na płot. To idziemy. Na płot. Ale to jest... samo wyjdzie. We'll be right back.
jesteśmy, jakby to powiedzieć, wszyscy na rezerwie. Weszliśmy na slow motion mode. Tak jest. Tribeco tak zwany. O, można powiedzieć. Ale jest wsparcie i tyle. Pauzujemy i spoko, ładowanie baterii. Nie, nie nagrywaj tego. Poczekajcie. Zazwyczaj ludzi zniechęcałem. Dziś jest odwrotnie. Wiesz co to... Słuchajcie. Mogę coś... Wiecie jak smakuje smak zwycięstwa? Nie, to nie, jest nie. Ten moment. Godzin marszu. Zrobiliśmy razem ponad 50 kilometrów. To jest dowód wdzięczności. I ten dowód wdzięczności, który wy nie widzicie, bo to jest poza twój sobą, bo to nie chodzi o to, żeby ktoś to widział. Chciałbym wręczyć w waszej obecności temu oto człowiekowi. Fantastycznemu człowiekowi. Wiecie, jak postaw Camp Alpha? Sercem. Nie kurwa rozumiem. Sercem. To dla was byliśmy. Brawa. Nie widzisz, kurde, było się poddawać tam. Słuchajcie, a to tak. Pomyśl coś, żebyś się poddał wtedy. Jeszcze? Super. Wodę piliście, dostało też wody. Nie ma wody. Zaraz tam wyszliście, jeszcze mówisz, żeś bania widok. Jak 24 godziny. Marsz, spałem tylko godzinę. Drużyna niepokonana, siła specjalna, profesjonalizm od rana. Każdy krok to duma, każda chwila to test. Wysoko trzymamy gardę, Alfa to jest fest. Au.